Po prostu jest to swego rodzaju nauk, choroba. Łączy wszystkich ludzi, a jednocześnie wyzwala jakieś dobre instynkty, których nam teraz trochę brakuje jednak. Są też takie biegi, kiedy to jest bieg jakby, że powiem, normalny. Powiedzmy, jest bieg PKO i jednocześnie można pobrać plakietkę organizatora, bo on po prostu zbiera pieniądze dla kogoś i oprócz numeru startowego biegnie się jeszcze dla kogoś. No ja to zawsze robię, ponieważ wiem, że to no ja temu komuś mogę pomóc, a i tak biegnę. No, w związku z tym nie ma powodów, żeby komuś nie pomóc. W dzisiejszym świecie ludzie interesują się przede wszystkim sobą. Jeżeli jest taka grupa ludzi, która bezinteresownie potrafi pomagać innym ludziom, a jeszcze jak to są dzieci, no to jest wręcz święty obowiązek. No, ja nie widzę innej opcji. Jeżeli jest coś takiego, zawsze biorę udział. Ja nie spotkałem jeszcze nigdy w biegu kogoś, kto byłby w jakiś sposób nieżyczliwy dla innego uczestnika biegu. Wszyscy jakoś w dziwny sposób w tym świecie, kiedy jest dużo agresji i takiego hejtu. To na biegach jakoś się to dziwnie dzieje, że nagle wszyscy są przyjaciółmi, wszyscy sobie pomagają, wszyscy są serdeczni. Bez problemu wystarczy, że ktoś ogłosi na fejsie, że tam się trzeba zebrać, bo trzeba zbierać pieniądze dla jakiegoś, przede wszystkim dziecka chorego. Pojawiają się ludzie, nie wiadomo skąd. Poznałem mnóstwo biegaczy, to są fantastyczni ludzie. Myślę, że ta pozytywna energia, która się wyzwala podczas biegu, wśród tej społeczności całej biegowej, determinuje nas do tego, aby pomagać. Bieganie dla mnie jest zdecydowanie ucieczką od codzienności, od stresującej rzeczywistości. Wybiegam z pracy do lasu, do parku i zapominam o problemach codziennych. Zdecydowanie bieganie jest moją pasją. Spędzam mnóstwo czasu na treningach, poświęcam temu bardzo dużo wysiłku. Wiele mnie to kosztuje. I stwierdziłem pewnego dnia, że ten wysiłek, który wkładam w treningi, można przełożyć jeszcze na pomoc innym, stąd kierunek charytatywny. Się bardzo cieszyłem, jak widziałem też innych zawodników, którzy biegli dla naszej małej dziewczynki, że nie tylko ja dołączyłem do akcji, a też mnóstwo innych biegaczy, właśnie ludzi z pasji. Myślę, że ludzie chcą się dzielić, że pomimo tego, iż każdy z nas pilnuje swojego ogniska domowego, iż każdy z nas ma swoje obowiązki, swoje zadania, w końcu swój budżet, to i tak robimy to wszystko po to, żeby dać ujście temu wszystkiemu, żeby móc się podzielić. Czasami także dzielimy się z najbliższymi, dzielimy się z rodziną, a potem to wszystko ewoluuje, to wszystko gdzieś się rozwija. Szukamy ujścia tych emocji, chcemy się podzielić z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Wiele akcji charytatywnych obserwujemy i wiele akcji charytatywnych spotyka się z pozytywnym odbiorem. Chyba nie ma dzisiaj problemu, aby na ważne i szczytne cele znaleźć środki, pozyskać chętnych, którzy chcą pomagać, pozyskać ambasadorów takich czy innych akcji charytatywnych. Prowadzę od jesieni szkółkę biegową w mojej szkole, w której pracuję. Moi uczniowie, gimnazjaliści, w tej chwili są w fazie wchodzenia w ten światek biegowy. Kilka dni temu braliśmy udział w pierwszym biegu charytatywnym dla Kuby. Zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. To był dla nas wielki sukces. Cieszę się po prostu tak zwyczajnie jako nauczycielka, ich opiekunka, jako biegaczka po prostu.